Zabierzcie, to przecież Iwona może tutaj wejść w każdej chwili. Tak, o wszystkim jej powiemy. To pana żona nas wynajęła. Ale to nie jest żaden romans. Ale często się pan z nią spotykał. Są nagrania z monitoringu z ostatnich kilku tygodni. A w dniu zaginięcia Diany doszło do awarii monitoringu. I zapytam pana po raz ostatni, czy to pan stoi za jej zniknięciem? A skąd? Nie. Nie wierzę. Kochanie, to nie tak jak myślisz. Ja ci... Nie wierzę. Wszystko ci wytłumaczę. Spałeś z nią. Co? Nie, a skąd? Umówiłem się z nią kilka razy na kawę, bo dobrze nam się razem rozmawiało. Bez kłótni, awantur i pretensji. Aha, czyli to moja wina, tak? Bo chciałam, żebyś został w domu przy dzieciach. Nie, słuchaj. Przepraszam. Ja się po prostu pogubiłem. Spodobało mi się, bo się mną zainteresowała. Ale nigdy do niczego między nami nie doszło. Nie pozwoliłbym na rozbicie naszej rodziny. Dlatego się pan z nią pokłócił? W dniu, w którym zaginęła? Co? Diana dzwoniła do pani z okolic biura, w którym pracuje pani mąż. Wróciłeś wtedy 3 godziny później. No bo poszedłem z Krzyśkiem na piwo. Ja w ogóle tego dnia nie byłem w firmie. Wysłali mnie na spotkanie z klientem i spędziłem u niego prawie cały dzień. No to po co Diana tam przyjechała? A tego to nie wiem. Nie wiem, może chciała mi zrobić niespodziankę? Nie wiem, nie mam pojęcia. No dobrze, skąd w takim razie te nerwowe telefony dzisiejszego dnia? Byłem zdenerwowany i chciałem to przegadać z kumplem. Tak bardzo się bałem, że to wszystko zobaczysz. Do niczego między nami nie doszło. Proszę cię, musisz mi w to uwierzyć. Tak? Jak? Jak mam twoim zdaniem to zrobić, co? Co? Zejdź mi z oczu! W ogóle wynoś się z mojego domu, z życia! Znowu się kłócicie? Ciągle tylko kłótnie, nic więcej w tym domu. Więcej kłótni już nie będzie. Twój ojciec wyprowadza się z domu. Mamo, ale jak to nie? Dlaczego? Dlaczego? Bo zdradził mnie z nianią twojego brata. Nie. Nie. Ona jest 20 lat od ciebie młodsza. Nie, to wszystko jest nie tak. Chodź, córce, ja ci to wszystko wytłumaczę, chodź. Pani Iwono, sprawdzimy wersję wydarzeń podaną przez pani męża i... Nie, to w ogóle mnie już nie obchodzi. Ja nie będę finansowała poszukiwań dziewczyny, która zniszczyła mi rodzinę. No dobrze, dziękuję w takim razie i do widzenia. Do widzenia.